23. Bielska Zadymka Jazzowa. Jesteśmy przed galą polskiego jazzu i gospodarz sceny, możemy powiedzieć, pan Włodzimierz Nahorny. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Polski jazz. Jakbyśmy mieli określić go w trzech słowach, czy zmieścić w trzech słowach, to chyba za mało. Ale tak, żeby komuś, kto może nigdy się z tym nie spotkał, albo myśli, że się nie spotkał, to jakbyśmy wytłumaczyli to pojęcie, jakim jest polski jazz? Polski jazz określa to, że Polacy grający jazz są na tyle charakterystyczni i na tyle indywidualni, że stanowią grupę, która jakoś odróżnia się od całej reszty. Dlatego polski jazz, tak samo jak mówimy często skandynawski, który jest taki chłodny, wyrachowany, ale wspaniali ludzie i mi się głównie pianistami interesowałem, tak że tam było masę świetnych pianistów. A polski jazz, oprócz tego, że dorównuje niemal amerykańskiemu jazzowi, jeżeli takie można kategorie przyjąć, to oprócz tego, że jest właśnie spokojny, bywa spokojny, liryczny, nastrojowy, to jeszcze ma te swoje fragmenty, rysy bardzo ostre, bardzo zdecydowane. Zresztą tak chyba jak większość w tej chwili muzyki jazzowej w dużym stopniu opiera się na folklorze danego kraju. No i zaczęło się oczywiście od przeróbek Chopina, które Amerykanie też chętnie robili. Ja pamiętam, że kiedyś na takim festiwalu w Kaliszu wszedłem na próbę tria amerykańskiego i siadłem, bo później ja miałem próbować. No i słuchałem pianisty, który grał rzecz mi znaną, tylko nie mogłem jej rozpoznać ani zakwalifikować. Dopiero jak na końcu zagrał temat, to się okazało, że to był mazurek Chopina, który on sobie adoptował. Także Amerykanie to robili, Japończycy, wszyscy tego Chopina jakoś tam przetwarzali. Tym bardziej Polacy. Nie ma chyba polskiego muzyka, który by w jakiś sposób nie próbował zaadaptować sobie Chopina. Ja również to zrobiłem, chociaż po długich namowach. Także Chopin, muzyka ludowa również, narodowa. Mazurki, kujawiaki, zresztą muzyka góralska przecież wspaniale się do tego nadaje. Zbyszek Namysłowski nagrał wspaniałą płytę z góralami, to też był ewenement wtedy. Także polski jazz na pewno się odróżnia, tak jak polski folklor się odróżnia, z tym, że jeszcze mamy jazzmenów, którzy, tak jak Michał Urbaniak, nagrywali z Miles Davisem, tak jak Tomek Stańko grał ze wszystkimi największymi. Także mamy ludzi, którzy w nurcie amerykańskim bardzo się liczyli, a oprócz tego dużo muzyków gra swoją charakterystyczną dla siebie i dla Polski muzykę. To prawda, ta polska szkoła jazzu, nie dość, że tak jak pan określił, jest charakterystyczna ze względu na nasz tutaj polski folklor, na też pewną surowość, którą reprezentanci potrafią wpleść, to wydaje mi się, że też przy tym jest niezwykle plastyczna i nic dziwnego w tym, że często też jest używana jako muzyka filmowa, a w muzyce filmowej i pan również ma doświadczenie. Tak, swego czasu dość dużo pisałem tej muzyki filmowej i to się bardzo przydaje, bo no, polskie filmy również były jakoś tam osadzone w polskich realiach, polskich krajobrazach i to można zilustrować tylko muzyką nawiązującą do naszych narodowych, czy tańców, czy melodii, czy kurpiowskich, czy ja kurpiowskie akurat lubiłem, mazowszańskich, czy właśnie góralskich. Także każdy rejon jeszcze ma swoją inną muzykę. I niemal większość chyba, myślę, z tych regionów ma swoje odpowiedniki w muzyce jazzowej. Zastanawiam się, czy dzisiaj śledzi pan być może kariery młodych polskich reprezentantów jazzowych i jak pan się zapatruje na to, jak ta nowa fala polskiego jazzu się ma? Ma się bardzo dobrze. Ja oprócz tego, że dostaję od Pawła Brodowskiego Jazz Forum Mężczyzkie, które najczęściej mają jako załącznik płytę z nagraniami młodych muzyków, które bardzo regularnie przesłuchuję. To jeszcze wykładam na Akademii Muzycznej w Gdańsku właśnie fortepian jazzowy, także mam styczność już z bardzo młodymi adeptami muzyki jazzowej, szczególnie pianistyki jazzowej. I to są wszystko ludzie niesłychanie zdolni, utalentowani.
najczęściej świetnie przygotowani, teoretycznie różnie, ale pianistycznie, bo ja mam wielu studentów, którzy albo skończyli fortepian klasyczny, albo równolegle studiują i klasykę, i jazz. Także instrument jako fortepian jako instrument nie ma dla nich tajemnic, a nauczyć ich trzeba tylko słuchać dobrej muzyki, rozróżniać dobrą od złej, żeby oduczyć ich trochę tego grania za wielu dźwięków. Grają szybko, dużo i czasami nie pomyślawszy przed tym. I to jest jedyne, które można poprawić i trzeba poprawić. Ale nad wszystkim można pracować. Padło słowo tajemnice. Ja się zastanawiam, czy muzyka w ogóle ma przed Panem jeszcze tajemnice. Oczywiście. Całe szczęście, że ma. Odkrywanie tajemnic to chyba najpiękniejsza czynność i najprzyjemniejsza, jaką człowiek ma w życiu do zrobienia. Także ja cały czas jakieś tam rąbki sobie uchylam. Cały czas próbuję dociec, dlaczego to, a dlaczego tamto. Ale z drugiej strony próbuję, bo nie zawsze mi się to udaje, słuchać wyłącznie dla przyjemności, a nie dlatego, żeby jeszcze czegoś nowego się nauczyć i móc przekazać studentom. To jest już taki nawyk, ale to każdy belfer chyba trochę to ma, a staram się naprawdę zacząć słuchać wyłącznie to, co mi się podoba i tylko dlatego, że mi się podoba. No to tego chyba mogę życzyć na przyszłość i dalej, żeby słuchać dla przyjemności, a te tajemnice same przyjdą. Oczywiście, niech się same odkrywają. To też jest miłe. Radio Katowice.